Co on lub ona myśli o waszym rozstaniu? Witam serdecznie, kochani państwo, na kanale Tarot Online i zapraszam was na wróżby z kart Lenormand i Tarot. Kochani, wybierzcie sobie dzisiaj grupę. Pierwsza grupa, karty Lenormand lub Ametyst i druga grupa, Tarot lub Obelisk kwarcu górskiego. Zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do lajkowania oraz do komentowania. Komentujcie i napiszcie, czy te rozkłady z Wami lub te grupy, które wybraliście z Wami, rezonują. I zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja wesprę Was we wszystkich Waszych problemach. Zapraszam serdecznie, kochani, na wróżby prywatne. Mój e-mail znajdziecie oczywiście na moim kanale. I zaczynamy. Pierwsza grupa. Pierwsza grupa. Ametyst i karty Lenormanda. Co ona myśli na tę właśnie chwilę? Pomyślcie o sobie ukochanej. I zobaczymy, co karty nam pokażą. Co osoba ukochana myśli w tej chwili? Co myśli być może o waszym rozstaniu lub o tym, że się nie widzicie? Lub po prostu, co myśli o was? Więc mamy koło, tutaj mamy gwiazdę. I mamy ptaki oraz lisa. I w przełożeniu mamy dom. Czyli dom, egzystencja, mieszkanie. Być może rozmawialiście o wspólnym zamieszkaniu, o domu, o nie wiem, no, wizycie, spotkaniu, jakiejś stabilizacji związku, waszej egzystencji, więc być może to był główny temat. Ta osoba miała tutaj jakieś nadzieje lub ma teraz, tak myśli o tym, że ma jakieś nadzieje jeszcze na tą stabilizację i chciałaby na pewno o tym porozmawiać. Tutaj jakaś rozmowa, tak, stoi, ale uwaga, ponieważ rozmowa, którą symbolizują na tej karcie ptaki, to na pewno rozmowa bardzo nerwowa, jakieś zdenerwowanie, które może wywołać kłótnie, więc uwaga, ale jest potrzeba rozmowy i tutaj duża nadzieja. Gwiazda oczywiście też jest karta szczęścia, ale niestety mamy kogoś, czyli osobę ukochaną, która jest nieszczera, która chce korzyści z waszej relacji, być może jest fałszywa lub po prostu chce mieć zyski, tak? Lub chce coś ukraść, chce coś zafałszować, chce udawać. Być może jest chytra, przebiegła, być może nie jest do końca szczera w tym, co mówi, ma jakieś maski, jest jakiś fałsz, być może zdradza, być może kłamie. Także tu jest na pewno ktoś, kto nie jest do końca szczery w tym, co mówi, nawet jeśli będzie między wami rozmowa, to ta rozmowa nie będzie do końca szczera. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to obelisk kwarcu górskiego i karty Tarota. Pomyślcie o waszej osobie ukochanej i zobaczmy, co myśli. Co ta osoba myśli, co ta osoba myśli na tę chwilę. Co ta osoba myśli na tę chwilę. Co ta osoba myśli teraz, aktualnie o tej relacji. Pokażcie, kochane karty, co ta osoba myśli.
i mamy tutaj dawanie i branie, mamy kartę głupca, czyli numer 0 z wielkich arkan, mamy kartę 10 mieczy i w przełożeniu, kochani, mamy króla pentakli. Król pentakli to oczywiście karta stabilnego króla w starszym wieku, który bardzo dojrzale, stabilnie, rozsądnie myśli o relacji, o finansach, o domu, egzystencji, pracy, biznesie. Jest to osoba stabilna, no ale być może powolna w działaniu lub materialistyczna. Być może skupia się za bardzo tylko na materialistycznych sprawach i działa właśnie bardzo wolno, boi się zmian, boi się ryzyka. Czyli nawet jeśli jest to dobry partner, bardzo rozważony i dobry, powiedzmy, biznesowy partner, czy dobry szef, współpracownik, to jest to na pewno osoba, która boi się ryzyka, postępuje wolno i oczywiście też bardzo przemyślanie, jeśli chodzi o finanse. No tutaj macie z kimś takim do czynienia. Niemniej jednak myślała ta osoba o tym, żeby zacząć od początku, żeby zacząć od zera, żeby zacząć jeszcze raz tę wędrówkę, tę waszą relację, być może by zaryzykować, by wziąć tę nową szansę, ale była tu jakaś nierównowaga. Ta osoba myśli, że była między wami jakaś nierównowaga w dawaniu i braniu. Być może ta osoba myśli, że daje więcej niż ty, że inwestuje więcej niż ty. Ta osoba myśli, że powinna być równowaga w dawaniu i braniu, że powinno być więcej harmonii, balansu między wami. I na pewno to był taki punkt, gdzie ta osoba rozmyśla o tym, ponieważ był jakiś deficyt tutaj, tak, w dawaniu i braniu. Nie wiem, czy finansowe sprawy, czy emocjonalne sprawy. W każdym aspekcie, czy w jakimś z tych aspektów mógł być jakiś brak, że ktoś więcej chciał, tak, inwestować i tej osobie to przeszkadzało. I tutaj dlatego być może ty odeszłaś lub ta osoba ukochana odeszła, jest tu jakieś rozstanie. 10 mieczy. 10 mieczy mówi oczywiście o tym, że jest smutno, rozstanie, depresja, blokady, żal po stracie kogoś. I no, na pewno nieciekawie, tak? 10 mieczy, kochani, to odejście. To przygniata coś, tak? Waszą osobę ukochaną i nie może się wręcz z tego podnieść, ale to być może dobiegnie szybko końca, ten kryzys. Natomiast teraz jest ta osoba w jakimś kryzysie i ubolewa nad stratą, która jest w waszej relacji, nad rozstaniem między wami. Myśli o tym na pewno i jest smutna. No i tutaj myśli właśnie o tej równowadze, harmonii, być może pogodzeniu i finansowym, bo tutaj mamy tego króla monet, więc może w finansowej równowadze byście równo inwestowali w tą relację również. Także napiszcie mi, kochani, w komentarzach, czy ta wróżba z wami rezonuje. Ja czekam na wasze komentarze, która grupa pasowała z wami lub którą grupę wybraliście i rzeczywiście, czy ta grupa rezonowała z wami. Pamiętajcie, subskrybujcie i komentujcie, lajkujcie oraz zapraszam was na wróżby prywatne, na wasze pytania do kart lub na lustro lub na prognozę waszego związku. Do usłyszenia już wkrótce.